Hej wszyscy, witajcie w 45. części Blasphemous 2. Pokonaliśmy Odona w poprzedniej części. Kuźwa, po prostu nie wierzę, nie? Zmęczyliśmy się z nim z dwie części chyba. A naprawdę, dawno żaden boss w tej grze nie sprawił mi tyle problemów. Znaczy, sprawił mi ten kowal. Ten, nie wiem, czy pamiętacie. Wtedy tak się wirował i rzucał we mnie nożami. Au. I powinniśmy iść chyba tutaj, według mapy. W lewo teraz. Dupa. Ty, nie mam pojęcia gdzie iść. Jak ja to odkryłem? No tu nie pójdę, bo tam jest zamknięte. Tutaj też jest zamknięte. Oj, ja czegoś takiego nie lubię. Mi wygląda, jakby się podnosiło. Bez jaj, no. Zauważyłem, że także często nie wiem gdzie iść. Aha. Tu w ogóle mam jeszcze. No, tam w lewo mogę iść? Nie. Męcz się człowieku i... Po co to w ogóle polazłem? Cholera no. Ona sobie zarpiste kółko zrobiłem. A tutaj jest narysowane, że mogę przejść. Gdzie ja polazłem? Kółko zrobiłem, super. Szukał drogi 3 dni. Co było tam na górze? O, tu mnie nie było chyba. A nie było. Tu mnie nie było. Aha. 19. Dobra. Wszystko fajnie, tylko gdzie mam teraz kurde iść? No cholera wie, stary, nie mam pojęcia.
Jak ja to odkryłem? A, to chyba się ścigałem z piaskiem, który mnie zasypywał. Boże! No. Czemu to nie działa? Na podaszu nie mogę tego zrobić, dlaczego? Cholera, no. Tu zamknięte. Tu zamknięte. Gdzie mam kurde iść? Tam coś jest, co nie dojdę na razie. Fuck. Nie lubię. Ty, on się sam tego łapie. Ja przez całą grę naciskałem R2, żeby się złapać. Ekstra. Codziennie się czegoś uczymy normalnie. Co tam jest za dzieciaczek? Tu i tu. Sorry, że tak się oderwałem od głównej fabuły, ale... To jest jakieś dziecko do ratowania. Z tego co widzę. Ty, ja cały czas... Zielona Mendo. Dziecko ratuje. Dobra, to możemy otwaczyć. Ale jeszcze jedno jest, na prawo. Dobra, pokonam cię, niech ci będzie. Dobre, te mieczyki są. Ty, no bez jakże odpoczywanie przy tym szlanie mi ten kasuje. Ona durna. Może tu się jakieś drzwi otworzyły? Nope. Dobra, zobaczymy tego dzieciaka jeszcze. Dlaczego oswobodzimy? I nara. Gdzieś tutaj jest. Czy w prawo jeszcze? Tam coś jest na górze. A! Jej, 21. Dobra, to możemy odhaczyć. To był chyba ten dzieciak, czy nie? Nie, chyba o tego chodziło. Dobra, idziemy do szlajnu. A czekaj, chciałem ten... Do tego aniołka jeszcze pójdziemy. Gdzie ja mam teraz, kurde, iść? Nie no, będę musiał skorzystać z tego, z internetu. A nie lubię. Dobra, idziemy jeszcze do cherubinka, który jest tu. Który nie jest tu. Jest tutaj, joj.
Ale ja błądzę w tej grze, masakra. Że ja dotarłem tak daleko, że jestem w szoku. Ile uratowaliśmy? 3 chyba. Może jakiś będzie nowy ten skarb. Patrzcie, jak wysoko już. Ja pierdzielę. Nie, do skarbu chyba jeszcze nie dotrzemy. Ale zobaczę, może akurat. Pierwszy skarb. Drugi skarb. Kuźwa, wysoko, nie? Nie. Jednak nie. Au. Dobra, no tam doszłem do miasta i kończymy, no bo nie wiem gdzie iść. Jeszcze ciebie zabijemy. Ty, co ja zrobiłem w powietrzu? Nie wiem jak to zrobiłem, ale dobra. Gdzie ja mam teraz, kurde, iść? No mam iść tu, tu jest zamknięte, tu jest zamknięte. Jakiejś magii trzeba użyć. A widziałem na internecie, że to często używali w jakichś dziwnych miejscach. Spróbujemy. Dobra, spróbujemy tego i kończymy na dzisiaj. Bo w tej grze jest chyba to tego do znalezienia 8 takich znaków ukrytych. Pamiętam, że widziałem na filmikach na YouTubie, że używali tego dzwonka właśnie, co mam teraz wyekwipowanego. I ten. I się ujawniają jakieś ukryte znaki, coś w tym stylu. Ale nie, to na pewno nie to. Że ma być tutaj. Tu zamknięte, tu zamknięte. Oh, fuck. Taki nie lubię błądzić, matko bosko. No jest. Trzeba się przyznać do porażki. Że... Znaczy porażki w sensie, że będę musiał skorzystać z internetu. Coś jeszcze jest. No tak, tam dalej nie dojdę przecież. Potrzebuję czegoś, kurde, cholera wie czego. Dobra. Sword Tower. Czy tu jest przejście? Nie wiem, że będę tam tarabanił się. Dobra, sprawdzę w internetach najwyżej. Dziękuję za oglądanie części 45. Sorry za takie błądzenie we mgle. A w 46 mam nadzieję, że już pójdziemy tam, gdzie mamy iść. Dziękuję jeszcze raz i na razie.